Witam na kanale Gastro Freaks. Dzisiaj zrobimy coś polskiego, ale troszkę nietuzinkowego, czyli schaba z kością z świni puławskiej, czyli z naszego regionu. Do tego będą opalane ziemniaczki młode, warzywka, jakieś cukinia, w dużych ilości rozmarynu i tak dalej. No i spróbujemy zrobić to smacznym przede wszystkim. Zaczniemy tak. Mamy najpierw tutaj kawałek dobrej świnki. Mamy tutaj schab z kością. My go wcześniej w restauracji gotujemy sous vide, czyli utrzymujemy go w 54 stopniach przez 2 godziny, aby on nadal miał bardziej kruchy. Do tego jeszcze przed tym jest on trzymany w soli peklowej przez około 12 godzin, dzięki czemu on jeszcze staje się lekko różowy w środku. No i nadal to właśnie słowo kruchy, czyli bardziej będzie się rozpływał w ustach po prostu. Do tego zaraz pokroimy cukinię. Zacznijmy już od podstaw. I tak, mamy ugotowane młode ziemniaczki. Weźmiemy sobie palnik i je troszeczkę opalimy. Niestety tutaj nie mamy warunków takich, żeby zrobić ognisko, ale fajnie jakbyście mieli w domu takie rzeczy. Możemy sobie wrzucić te ziemniaczki na ognisko. My spróbujemy troszeczkę kuchenny sposób to zrobić. Tak naprawdę nie ma to jak dobry, fajny ziemniak opiekany tego karkówka z grilla. Bo my niestety używamy inną troszeczkę świnkę, czyli schabik. A myślę, że też będzie to smakowało dobrze. Dobra, jeśli już mamy pierwszą część opaloną, nie chwilę zostawimy do ostudzenia. Zaczniemy kroić cukinię. Dłuższe paski. Żeby tylko przerzucić. Taka większa juliena albo po prostu paski. Do tego weźmiemy troszkę czerwonej cebuli. Dosłownie połówka. Dosyć drobną kostkę, ale bez przesady, żebyście nie pocięli sobie palców. Do tego dwa ząbki czosnku. Od razu oczyścimy troszeczkę rozmaryn. Dobra, i teraz zaczniemy od tyłu, czyli tak. Rozgrzejemy sobie dwie patelnie. Równie dobrze, jak nie macie wiadomo sous vide w domu i tak dalej, to możecie po prostu rzucić sautę tego schaba, tak? Tylko fajnie, jakbyście zapeklowali go chociaż na te 12 godzin w roztworze 5%, to on też fajnie jakby stanie się kruchy. Troszeczkę nam patelni się rozgrzeją i zaczniemy smażyć. Dobra, kiedy patelnie już mamy troszeczkę rozgrzane, na jedną patelnię damy masło. Trzeba pamiętać z tyłu głowy, że masło nie potrzebuje bardzo dużej temperatury, żeby zaczęło się palić, bo to jest około 121 stopni, już mamy tak naprawdę po maśle. Temperatura 120 stopni to jest idealne na słowo palone masło w restauracjach. A my niestety jej nie osiągniemy, bo nie mamy termometru. Dlatego dolejemy trochę oliwy, dzięki czemu ta temperatura nagle wzrośnie po smażeniu. I wrzucamy wszystko, co kroiliśmy na jedną patelnię. Tak naprawdę delikatnie smażymy. Tu nie chodzi, że tą cukinię przeciągnąć, przesmażyć za mocno, tylko że ona dostała fajne temperatury i przede wszystkim tego smaku. Ten rozmaryn, czosnek, ten po prostu to masło, które taki aromat daje, po prostu to jest coś niesamowitego, że Polska ma takie fajne składniki proste tak naprawdę. I teraz tak, zaczniemy od smażania schabu. Czyli dolewamy na jedną patelnię oleju bądź oliwy. Trzeba też pamiętać, że oliwa ma troszeczkę też niższy próg palenia, więc najlepiej zalecany jest olej rzepakowy albo jakiś macie co w domu mać. Do takiego schaba trzymamy około 3 minut z każdej strony. Nie zawsze jest konieczne rzucanie do pieca, jeśli to jest troszeczkę mniej rozgrzana patelnia i nie trzymamy na bardzo dużym ogniu, możemy po prostu trzymać ją dłużej i będzie znacznie też fajny efekt, bo będzie bardziej spieczona i o to nam właśnie też chodzi. Dobra, cukinia nam to masło, wszystko fajnie tak naprawdę już puściło. Delikatnie to doprawimy. Damy malutką łyżeczkę musztardy. I delikatnie wymieszamy.
jedno z ważnych rzeczy, nie, to nie jest nasze danie z równowagi, tu jest dosyć ilość masła, więc to jest jednak takie domowe jedzenie. Cukinia już właśnie dostała taką lekką temperaturkę, jak widać. Wszystko puściło, masełko też, więc to odkładamy już na bok do serwowania. A za chwilkę jeszcze wrzucimy ziemniaczki do schaba, niech tylko się troszeczkę spieczy, tak jak rozmawialiśmy. I zaraz składamy danie. Przewróciliśmy schaba, właśnie chodziło o ten efekt lekkiego zrumienienia, więc właśnie każdy kolor tak zwany na mięsie to jest też dodatkowy smak, czyli te cukry wszystkie się karmelizują, dzięki czemu powstaje właśnie taki bardziej jeszcze mięsny smak. Takich ciekawostek szkolnych. Dobra, jeśli nasz schab już tak naprawdę powoli się smaży z drugiej strony, że on sobie sam dojdzie, wrzucamy te ziemniaczki. Trzeba właśnie pamiętać o takich szczegółach, że jeśli smażymy mięso, to ten tłuszcz przyjmuje też smak mięsa, dzięki czemu te ziemniaczki jeszcze dodatkowo dostaną ten posmak mięsny tak naprawdę za darmo, w skrócie. Do tego dorzucimy od razu masełko, bo już temperatura jest troszeczkę niższa. Dorzucimy dwie, może trzy gałązki rozmarynu. Dobra, kiedy wszystko już tak naprawdę mamy dogrzane, dosmażone, czeka nas kolejna faza, dokończenie schaba. Bierzemy sobie troszeczkę szczypiorku, kroimy go dosyć drobno. Zalecam robić to wolniej, jeśli wasze umiejętności są troszeczkę gorsze. Dobrze, teraz przekładamy schabika. Razem z ziemniakami. No teraz zrobimy na tym sos, co mamy. Tu już mamy wszystko gotowe w serwowanie, zaraz nałożymy. Wrzucamy jeszcze patelnię chwilę na gaz. My tu już co prawda mamy gotowy, który u nas robimy demi-glas, już pewnie nie raz była mowa, że to jest sos mniej więcej 2-3-dniowy, który gotuje się, nie gotuje się całe 24 godziny, tylko chwilę odpoczynku ma, z kości zazwyczaj wołowych, opalonych warzyw, dużej ilości czerwonego wina, dzięki czemu on jest taki mega brązowy. Tak naprawdę go nie trzeba zagęszczać, bo kości mają bardzo dużą ilość kolagenu, dzięki tak naprawdę sam się zagęszcza. Bierzemy troszeczkę białego wina. I teraz próbujemy ten tłuszcz z patelni, z tym demiglasem, troszeczkę połączyć. To się nazywa emulgowanie, czy łączenie dwóch różnych struktur, smaków, kwasowości. Wszystkiego po kolei postaramy się połączyć to, żeby powstał nam sos. No tak naprawdę za dużo nie musieliśmy robić, bo sam się połączył. Sosik mamy skończony. Ważną kwestią bierzemy schabika i smarujemy z jednej strony musztardą. Oczywiście po tej soli peklowej, której wspominałem wcześniej, nie trzeba już go solić, czyli my tak naprawdę już nie będziemy używać za dużo soli, jedynie przy ziemniaczkach możemy troszkę użyć. Na to wszystko układamy szczypiorek. I teraz zaczniemy sobie składać. Może tu. Tak, zaczniemy od w sumie może cukinii. Możecie w domu nie mieć takich dużych talerzy, ale możecie spróbować jakoś ułożyć w ten sposób. Tego tłuszczu już z cukinii staramy się uniknąć, bo może nam tylko zapaćkać trochę talerz, ale możemy ją użyć później w innych celach, czy na przykład posmarować kanapki, albo coś. Na to układamy nasz schabik. Na to układamy obok ziemniaczki.
No, dwa zostaną na zaś. I to wszystko oblewamy tym sosem. I właśnie oto takie danie. Dosyć polskie, dosyć, nie? Możecie zjeść w którejś z naszych knajp, jeśli chodzi o mięso. Zapraszam do subskrybowania kanału i dziękuję za uwagę. I'm sorry, baby, I don't mean to be rude. Yeah, I'm just a little different from all these dudes. Okay, they riding waves, me, I'm up on.